Przez rozkapryczoną mamuśkę dostałem zakaz uczęszczania na zajęcia z tekwondo. Kiedy miałem 14 lat, chodziłem na zajęcia z tekwondo. Była to moja ogromna pasja i miałem nawet czarny pas. Parę razy zdarzyło się, że rodzice przyprowadzali na bezpłatny okres próbny pociechy, które były agresywne. Z tego powodu instruktor cały czas musiał karać ich zachowanie. Pewnego razu zdarzył się taki incydent, gdzie na samo wspomnienie aż się we mnie gotuje. Chodziłem na godzinne lekcje dwa razy w tygodniu. Czwartki, spotkania były organizowane dla osób powyżej 13 roku życia. Dlatego większość uczestników miała zdrowy rozsądek i potrafiła się zachować. Z kolei we wtorki nie było ograniczenia wiekowego, więc wtedy pomagałem nauczycielowi. W tym celu odbyłem specjalne szkolenie, aby móc pracować w takich miejscach. Pewnego wtorkowego popołudnia na początku zajęć zjawiła się pewna rozkapryszona mamuśka ze swoim około siedmioletnim bachorem, robiąc przy tym ogromne zamieszanie. Prowadzący poprosił mnie, abym przez chwilę sam zajął się grupą, a on pospieszył do wspomnianej dwójki. Kiedy pokazywałem uczniom jak wykonać określony cios, do sali wpadł rozwydrzony dzieciak i od razu pobiegł w stronę worków treningowych. Po drodze popchnął mnie, gdy akurat kucałem, a zaraz po tym zaczął z całej siły uderzać pięścią w przyrząd. Natychmiast wstałem i upomniałem go nieco wkurzonym tonem. Hej, wiesz, że nie można się tak zachowywać wobec innych, prawda? Po mojej wypowiedzi chłopak od razu przestał, odwrócił się i krzyknął. Spieraj głupi Stanąłem jak wryty, i w kompletnym szoku patrzyłem na niego bez słowa. Nie mogłem uwierzyć, że ktoś tak młody używa gorszego słownictwa niż ja. Nawet gdy jestem niesamowicie wściekły, po swoim bluźnierstwie, mały gówniaś, jak gdyby nigdy nic, po prostu sobie poszedł. Dalej, nieco osłupiały, wróciłem do prowadzenia zajęć. A kiedy instruktor wszedł do sali, od razu poinformowałem go o całym zdarzeniu. Popatrzyłem w kierunku dzieciaka, który z przejęciem opowiadał coś swojej mamie, i podejrzewam, że było to związane ze mną. Kobieta rzuciła mi pełne grozy spojrzenie i zwróciła się do mężczyzny, który też wyglądał na zmieszanego. Nagle któryś z uczniów chwycił mnie za ramię i poprosił, abym pomógł mu poćwiczyć uderzenia, więc udałem się z nim na bok. Około 10 minut później z toalety wyszedł nieznośny smarkacz przebrany w swój nowy, kupiony przed chwilą strój, na którym znajdowała się mokra plama wiadomego pochodzenia. Zadowolony podszedł do innych i zaczął z nimi rozmawiać o jego świecie w Minecrafcie. Na szczęście prowadzący upomniał go, a mi polecił, abym odłożył worki treningowe. Posłuchałem jego polecenia, a następnie usiadłem z piciem i czekałem, aż zawoła mnie na pokaz. Mieliśmy w nim zademonstrować sposób na ucieczkę, gdy ktoś złapie nas za włosy, a po naszej prezentacji cała klasa musiała połączyć się w pary. Nagle podszedł do mnie rozpuszczony bachor i z ogromnym uśmiechem na twarzy zapytał, czy może być moim partnerem. Niechętnie się zgodziłem, więc znaleźliśmy sobie miejsce i powiedział, że chce jako pierwszy chwycić mnie za włosy. Doskonale wiedziałem co kombinuje, ale stwierdziłem, że dam mu tę chwilową satysfakcję. Nagle śmiejąc się, złapał z całej siły moją głowę, na co ja odpowiedziałem mu kopnięciem w tył nogi, aby przewrócić go na matę. Nawet podczas upadku nie puścił włosów. Przez co trochę mi ich wyrwał i poleciałem razem z nim na ziemię. Strasznie się wtedy wkurzyłem, dlatego krzyknąłem na niego. Dlaczego do cholery to zrobiłeś? Jego matka usłyszała, że śmiałem podnieść głos na jej aniołka, więc ryknęła. Ty mały knujku, złaś z mojego syna, pedpilu! Od razu się podniosłem, a dzieciak zaczął wrzeszczeć, że nie czuje swojej nogi. Kobieta podeszła do mnie i z całej siły przywaliła mi torebką w twarz. Momentalnie podbiegł do nas instruktor i kazał nam się wynosić z sali. Czekałem na autobus z wielkim siniakiem na policzku, aż nagle usłyszałem, że trąbi na mnie jakiś samochód. Oczywiście była to rozkapryszona mamuśka i jej kochany syneczek. Zatrzymała się obok przystanku i powiedziała: Doprowadziłeś mojego syna do niepełnosprawności, jeszcze nam za to zapłacisz! Powiedziawszy to, rzuciła we mnie pełną butelką wody i odjechała. Na koniec usłyszałem tylko obrzydliwy rechot tego wstrętnego gówniarza. Kilka dni później otrzymałem maila od szkoły, w której trenowałem. W wiadomości znajdowała się informacja, że ze względu na mój ostatni atak nie mogę więcej przychodzić na zajęcia i nie mam co liczyć na zwrot kosztów. Niedawno jednak poprosili mnie, abym wrócił, gdyż jak się okazało brakuje im nauczycieli. Desperacko próbują uchronić się przed upadkiem interesu. Sąsiedzi myślą, że moje życie kręci się wokół nich. Mieszkam obok ludzi, którzy zabraniają mi robienia czegokolwiek, co generuje choć odrobinę hałasu. Jakiś czas temu, sąsiad zadzwonił do mojego domu, aby przekazać wiadomość od swojej żony, że mam przestać używać młotka. Strasznie mnie to zaskoczyło i nie bardzo wiedziałam, jak mam zareagować. Mężczyzna dodał, że ze względu na ich małe dziecko, nie pozwalają nam hałasować przez najbliższe kilka miesięcy. Usłyszawszy to, wybuchłam śmiechem i zatrzasnęłam mu przed nosem drzwi. Od tej sytuacji rodzina nie daje mi spokoju. Cały czas dobijają się do mojego mieszkania i na każdym kroku próbują mnie uciszać. Mój mąż kupił tę posiadłość w 2011 roku. Prowadziłam się tutaj osiem lat temu, a wspomniany mężczyzna już wtedy tutaj mieszkał. Wszyscy mamy domy wolnostojące, które dzieli całkiem spora przestrzeń. Okazało się, że długo się znamy, bo przez wiele lat chodziliśmy razem do tych samych szkół. Trzy lata temu zaczął spotykać się z kobietą, która miała wówczas dwuletnią córkę. Prowadzili się do niego i od tego czasu nieustannie widzę, jak pozostawiona bez żadnego nadzoru dziewczynka wędruje wzdłuż ulicy. Tak po prostu wypuszczają ją samotnie na zewnątrz, żeby sama się sobą zajęła. Niestety, dzieciak jest strasznie upierdliwy. Jestem właścicielką przedszkola, więc w moim ogródku zwykle leży mnóstwo ciekawych zabawek. Oprócz tego na posesji znajdują się trzy różne ogrodzone miejsca z samozamykającymi się bramami. Na jednej z nich mamy basen, na drugiej spaceruje nasz pies, a na ostatniej jest jacuzzi. Cała działka dodatkowo jest zabezpieczona dwumetrowym płotem. W 2020 roku w trakcie pandemii większość uczniów miała zajęcia online, jednak nasza mała sąsiadka najwyraźniej nie brała w nich udziału. Potrafiła w środku dnia dobijać się do naszych drzwi, gdyż chciała, żebyśmy wpuścili ją na podwórko z zabawkami. Wytłumaczyła jej, że nie może u nas być, kiedy zajmuje się przedszkolakami, ale za to po kolacji może wpaść pobawić się z naszą córką. Po tej informacji wróciła na swoją posesję, przyciągnęła pod pod meble ogrodowe i przy ich mocy wspięła się na ogrodzenie. Szybko zdała sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie go pokonać, więc po prostu utknęła. Zaczęła krzyczeć na całą okolicę, więc pobiegła jej na ratunek. Zabrałam ją do domu i wyjaśniłam jej mamie, co się stało. A ona tylko nawrzeszczała na mnie za to, że nie pozwoliła jej córce pobawić się u nas. Wyjaśniła jej, że nie mogłam tego zrobić, bo grozi mi grzywna 100 tysięcy dolarów, jeśli ktoś odkryje, że przebywa u nas w godzinach pracy przedszkola. Moje tłumaczenie jednak do niej nie dotarło, bo dalej stała z wkurzoną miną i do tego nazwała mnie suką. W tamtym momencie odpuściłam i po prostu wyszłam. Niestety ta sytuacja zdarzyła się jeszcze kilkukrotnie, więc zaczęłam im wysyłać faktury za przedszkole. Nic to nie dało, dlatego ostatecznie zagroziłam, że jeszcze raz coś takiego się wydarzy, a zadzwonię po policję. Cóż, długo nie musiałam czekać. Tym razem i matka i dziadek siedzieli na zewnątrz, jak gdyby nigdy nic po prostu obserwowali, co robi ich aniołek. Nie chciało im się nawet podejść i pomóc, gdy znowu zaczął krzyczeć. Wyzwałam funkcjonariuszy, którzy dali kobiecie do zrozumienia, że następnym razem zostanie oskarżona o narażenie dziewczynki na niebezpieczeństwo. Za każdym razem wiedziałam, kiedy udawało jej się przedostać na drugą stronę, bo ogrodzenie ma wbudowany czujnik i przesyła powiadomienie na aplikację, jeśli ktoś się je przeskoczy. Kiedy podrosła, to jeszcze bardziej się rozkręciła. W zeszłe lato rozstawiliśmy basen, w którym zamontowaliśmy nową pompę, grzałkę oraz wypełniliśmy go do połowy wodą. Dodatkowo postanowiłam zasadzić w ogródku nowe rośliny. Ledwo weszłam do domu i mimochodem spojrzałam na kamery. Wtedy zobaczyłam, jak ta mała bestia stoi przy naszym basenie. Myślałam, że ślak mnie trafi. Udało jej się otworzyć bramę i zachęcić wszystkie dzieciaki z okolicy, aby przyszły się z nią pobawić. Wzięła wiaderko, do którego nasypała zimy z moich kwiatków, a następnie wszystko wrzuciła do wody. Byliśmy stratni na 1400 dolarów za nowy sprzęt, który nie działał nawet 4 godzin. Nawrzeszczałam na nią, że ma się wynosić z mojego podwórka i nie chcę jej tam już nigdy więcej widzieć. Wracając do bieżących wydarzeń, nasza sąsiadka tydzień temu urodziła drugą pociechę. Po tym wszystkim, co się wydarzyło, miała jeszcze w ogóle czelność do nas przychodzić i narzekać, że przeszkadza jej stukanie młotkiem w piwnicy. Co więcej, oczekiwała ode mnie, że dokończę mój projekt dopiero jesienią. Aktualnie siedzę sobie zadowolona na podwórku, popijając szklankę wody i słuchając metalu na moich głośnikach bezprzewodowych. Zaraz wezmę się za koszenie trawy, co będzie jeszcze głośniejsze niż bijanie gwoździ. Oczywiście o tym też nie zapomniałam. Dokończę dzisiaj wieczorem po rozpoczęciu się ciszy nocnej. Jesteś w ciąży? Nie możesz tu pracować! Pracuję jako kelnerka w barze i jestem w siódmym miesiącu ciąży. Oczywiście nigdy nie piję w pracy, a tym bardziej odkąd spodziewam się dziecka. Pewnego razu do lokalu przeszła stereotypowa grażyna ze swoją rodzinką i poprosiła o stolik, aby zjeść lunch. W sumie to nie była restauracja, ale mieliśmy menu z przystawkami, takimi jak m.in. kanapki lub skrzydełka. Podałam im karty i nagle kobieta zapytała się mnie. Chwila! To ty tu pracujesz? Zgadza się. Odparłam lekko zdziwiona. Ale przecież jesteś w ciąży, więc nie powinnaś. Spokojnie, przecież nie popijam sobie w trakcie zmiany. Zażartowałam, aby utrzymać dobrą atmosferę. Klientka tylko zmierzyła mnie wzrokiem i rzekła: Czy brałaś udział w jakichkolwiek kursach prenatalnych? Naprawdę nie widzisz, że to nieodpowiedzialne, gdy spędzasz tutaj czas ze swoim nienarodzonym dzieckiem? To był ten moment, w którym popełniłam błąd, lecz nie mogę znieść, gdy ktoś zarzuca mi, że będę złą matką. Zaczęłam się więc bronić. Pani też jest tu z dziećmi. Owszem, ale teraz pani daje im zły przykład, odburknęła. Odeszłam od ich stolika, cały czas analizując w głowie, co się właśnie wydarzyło. Zdawałam sobie sprawę z tego, że najprawdopodobniej mogę tylko pomarzyć o napiwku. Ale przynajmniej miałam nadzieję, że to już koniec tej absurdalnej dyskusji. Kilka minut później widziałam, że pomachali w moim kierunku, więc uznałam, że pewnie chcą złożyć zamówienie. Udałam się do nich, a wtedy Grażynka oznajmiła, że chce rozmawiać z menadżerem. Nawet nie zdążyli zamówić picia, więc nie rozumiałam, co mogło im się nie spodobać w mojej obsłudze. Zaproponowałam, że może ja mogę im w czymś pomóc. Na co jej mąż, typowy Janusz, fuknął. Nie słyszałaś mojej żony? Chcemy pomówić z kierownikiem. Lokal był zbyt mały, aby zatrudniać w nim menadżera. Cały zespół tworzyli jedynie barmani, kelnerzy oraz dwie współwłaścicielki. Jedna z nich była dzisiaj w pracy, ale aktualnie rozmawiała przez telefon i nie chciałam jej przerywać, żeby jej nie wkurzyć. Zdałam sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie moja ciąża ich tak zniesmaczyła, dlatego zasugerowałam, że może inna pracownica Ela może im pomóc. Moja sugestia została jednak olana, ponieważ kobieta była gotowa samodzielnie udać się na poszukiwania. Uznałam, że pójdę i przeszkodzę przełożonej w konwersacji. Szefowa próbowała ukryć swoją złość pod przykrywką wielkiego, sztucznego uśmiechu, z którym podeszła do naszych gości. Uprzejmie zapytała, w czym może im pomóc. Na co klientka rzuciła: Pani pracownica jest w ciąży. Jestem tego świadoma. Może życzą sobie Państwo obsługę innej kelnerki? Ona nie może przebywać w miejscu, gdzie jest tyle alkoholu. W ten sposób znęca się nad swoim dzieckiem. Dalej brydziła swoje farmazony. Zapewniam panią, że żadna z naszych pracownic nie pije podczas zmiany. A tym bardziej, jeśli są w ciąży. Może Ela państwa obsłuży. Dalej próbowała ich udobruchać. Nie chcę, żeby moje dzieci musiały to oglądać! Krzyknęła na cały lokal. Ale co dokładnie? Może czegoś nie dostrzegłam? — Dziewczynę w ciąży przebywającą w pubie! — wyjaśnił powoli mężczyzna. — Nie mam pojęcia, co państwo insynuują, ale zapewniam, że odkąd spodziewam się dziecka, nie wypiłam ani kropli żadnego trunku. Powoli traciłam cierpliwość. Do Grażynki jednak nie docierały moje tłumaczenia. — Kochana, nie chodziłaś w gimnazjum na zajęcia z biologii? Kiedy przebywasz przez większość czasu przy wysokoprocentowych napojach, ich opary wchłaniają się do twojej krwi, a następnie zatruwają płód. Wymieniłyśmy wymowne spojrzenia i zdałyśmy sobie sprawę z tego, że nie przemówimy tej kobiecie do rozsądku. Możemy zawołać Elle, aby państwa obsłużyła, ponieważ nic więcej nie możemy zrobić, podsumowała moja przełożona. Nie wyjdziemy stąd, dopóki ona nie przejdzie na urlop macierzyński, albo lepiej, niech pani ją zwolni. Przykro mi, ale nie możemy pani pomóc. Zaraz zawiadomię policję. Jesteś współwinna przemocy wobec tego dziecka. Zagroził jej mąż. Nikt tutaj nie stosuje żadnej przemocy. Proszę opuścić nasz lokal. Wyraziła się jasno. Nagle żona jeszcze bardziej się odpaliła. Możesz myśleć, że Put nie jest dzieckiem, ale zostałam nauczona, aby wierzyć, że życie zaczyna się od poczęcia. Dlatego będę stawać w obronie wszystkich żywych rzeczy, małych i dużych. Ponieważ tego chce mój pan i zbawiciel. Przez całą swoją jakże wzruszającą przemowę rozglądała się wokół, prawdopodobnie oczekując, że inni do niej dołączą, albo zaczną klaskać. Straszy mi pani klientów, więc jeśli nie opuścicie baru w tej chwili, będę musiała to zgłosić, czego naprawdę nie chcę robić. Szefowa dalej dzielnie walczyła. Jezus jest miłością i głosił, że tak nie można. Jeśli myślisz, że zezwolę na znęcanie się nad bezbronnym dzieckiem, wystarczy! Przerwała jej właścicielka, która również deklarowała się jako katoliczka. Nie potrzebuję nikogo, kto będzie mnie pouczał, co powiedział Jezus. Jeśli ktokolwiek w tym miejscu źle traktowałby dzieci, od razu bym zareagowała. Jednak taka sytuacja nigdy nie miała tutaj miejsca. Proszę natychmiast wyjść. Dzwonię po glinę. Janusz wyjął telefon i wybrał numer. A niech pan dzwoni. Odeszłyśmy od stolika i czekałyśmy, aż przyjadą służby. W tym czasie Grażyna próbowała ponownie wygłosić kazanie, ale leciał mecz, na który przyszło wiele klientów, więc kazali jej się uciszyć. W końcu przybyło dwóch świetnych funkcjonariuszy. Jeden z nich zaczął rozmowę. Dzień dobry, otrzymaliśmy zgłoszenie. Kto z państwa nas wezwał? To ja po was zadzwoniłem. Pacet od razu do nich podbiegł. Powiedział pan, że był pan świadkiem znęcania się nad dzieckiem. Zgadza się? Czy sprawcy dalej są w barze? Mężczyzna z automatów wskazał na mnie. Udawałam, że tego nie zauważyłam, gdyż nie chciałam, aby ich wyprowadzili, bo ominęłoby mnie całe przedstawienie. Co dokładnie się wydarzyło? Zapytał drugi mundurowy. Ta dziewczyna spożywa alkohol, a jak widać, jest w zaawansowanej ciąży uniosła się klientka. Zanim cokolwiek zdążyłam powiedzieć, popatrzyli się na siebie i jeden z nich rzekł: Ale to nie jest nielegalne. Ale jak to? Wypaliło jednocześnie zszokowane małżeństwo. Oczywiście jest to niewskazane, ale nie jest karalne. Znacie ją? To wasza znajoma albo ktoś z rodziny? Pracuje tutaj na barze, a przecież to niedługo będzie rodzić. Dalej nie dawała za wygraną. Żądam, aby koncesja na alkohol została cofnięta w tym miejscu, dodał jej mąż. Słuchajcie, nikt tutaj nie złamał prawa, więc jedyne co mogę zrobić, to z nią porozmawiać. Czy zaobserwowaliście coś jeszcze, co wzbudziło wasze obawy? Jeden z policjantów poprosił mnie o rozmowę w czteroczy, dlatego odeszliśmy na bok. Drugi został, żeby zebrać dane personalne małżeństwa. Grażyna znowu zaczęła płakać i obstawiam, że jej lament jest ostatnim przyjawem chrześcijańskiej moralności w tym barze. Funkcjonariusz przedstawił mi się i pogratulował ciąży. W delikatny sposób zaczął temat, dlaczego zostali tutaj wezwani. Opowiedział mi o organizacjach wspierających świeżo upieczone matki oraz o zajęciach dla rodziców. Nie chciałam mu przerywać, dlatego poczekałam aż skończy... I dopiero wtedy poruszyłam kwestię mojej niewinności. Niektórzy klienci chyba pomyśleli, że mam kłopoty, dlatego podeszli do nas, aby stanąć w mojej obronie. Wielu z nich to nasi staliby walcy, którzy potwierdzili, że to tamta rodzina jest źródłem problemu. Mężczyźni zwrócili się do właścicielki, która przyznała, że cała czwórka nie chciała opuścić lokalu i początkowo kobieta też chciała zawiadomić władzę, ale miała jednak nadzieję, że nieproszeni goście sami opuszczą teren. Po tej wymienie zdań gliny poprosiły ich o natychmiastowe wyjście. Na co Janusz się oburzył. To miejsce publiczne i mamy pełne prawo tu przebywać. Nie proszę pana, to jest prywatna firma, a jej założycielka nie życzy sobie państwa obecności. Wyjaśnili. To jest hańba! Zniewaszacie pismo święte bezpieczeństwo dzieci i... Klientka zaczęła wrzeszczeć, ale oficer jej przeszkodził. Rozumiem, że jest pani zdenerwowana. Proponuję porozmawiać o tym na zewnątrz. Powiedział kładąc dłoń na ramieniu jej męża i rzucając mu stanowcze spojrzenie. Zgodzili się na ten pomysł, ale odchodząc mężczyzna szedł obrócony tyłem, aby móc dalej na nas krzyczeć i jednocześnie potykał się o różne przedmioty. Na pewno zajmę się sprawą twojej koncesji na alkohol. Tak się składa, że jestem bliskim przyjacielem burmistrza. A wydwaj, chcę numery waszych odznak. Nie myślcie sobie, że to koniec. Ja się dopiero rozkręcam. Później jeden ze stałych klientów powiedział mi, że widział, jak zostali odprowadzeni do ich samochodu, który w dodatku był zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych, więc otrzymali za to mandat. Małżeństwo złożyło na nas skargę, że rzekomo serwujemy alkohol nieletnim, dlatego do baru przybyła kontrola, ale oczywiście to była jedna wielka ściema, więc nie mieli nas za co ukarać. Jestem w trzydziestym trzecim tygodniu ciąży i teściowa zapytała się, czy będzie mogła być przy porodzie. Takiej odpowiedzi się nie spodziewała. Oczywiście nie pozwolę teściowej być w szpitalu podczas tego wydarzenia, gdyż nie jesteśmy ze sobą na tyle blisko. Nawet jej syn nie miał z nią mocnych więzi i nie przepadał za spędzaniem czasu w jej towarzystwie. Jakiś czas temu o drugiej w nocy otrzymałam od niej SMSa. Była wtedy w Kasynie, pomimo tego, że jest bezrobotna, więc na no stówę musiała być pijana. Wiadomość brzmiała następująco: Przez dłuższy czas chciałam się ciebie o to zapytać, i w końcu zebrałam się na odwagę. Kto jeszcze oprócz narzeczonego będzie mógł być z tobą podczas porodu? Odpisałam jej, że w poczekaniu będą tylko chrzestni, na wszelki wypadek, gdyby musieli zmienić się z moim przyszłym mężem. Ponieważ mam zaplanowaną indukcję oraz cesarskie cięcie, tylko jedna osoba może mi towarzyszyć. Z kolei, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pozostali będą mogli odwiedzić Malca. Nie jestem do końca pewna, ile gości będzie mogło przyjść. Wiem tylko, że ze względu na wysokie ryzyko niepowodzenia, liczba osób przy porodzie musi być ograniczona do minimum. Najważniejsze, aby były przy mnie pielęgniarki i lekarz. Personel zgodził się, aby na korytarzu czekał przyszły chrzestny, na wypadek, gdyby mój partner poczuł się bardzo przytłoczony tym wielkim wydarzeniem. Wspólnie zadecydowaliśmy, że raczej nie chcemy wizyt, chyba że dziecko będzie musiało zostać dłużej niż 24 godziny. W takiej sytuacji szpital powinien się zgodzić. Jeśli jednak będzie całkowicie zdrowy, nie trzeba go tak długo trzymać. Bardziej chodzi o mój stan. Martwimy się też o to, że zostawią go samego, a bardzo nie chcielibyśmy, aby rozdzielili nas jako rodzinę na tak długo. W przypadku odwiedzin wolałabym jednak, aby była to maksymalnie jedna osoba naraz i najlepiej, aby nie przychodził nikt poniżej 13 roku życia, ponieważ chciałabym móc odpocząć. Każdy, kto będzie mile widziany, otrzyma od nas wiadomość, kiedy może przyjechać. Na początku pragniemy, aby wszystko działo się stopniowo, gdyż zależy nam na przyzwyczajeniu dziecka do naszego domu, a nie chcielibyśmy, aby ktokolwiek nam w tym przeszkodził. Po opisaniu całej sytuacji przyszłej teściowej otrzymałam odpowiedź. Nie możecie wymienić chrzestnego na mnie? Byłabym zaszczycona, gdybym mogła Was wspierać podczas tego wielkiego dnia, zwłaszcza, że zależy mi, aby we wszystkim uczestniczyć. Mogę was zawieść do szpitala i służyć pomocą, kiedy tylko będziecie jej potrzebować. To dla mnie bardzo ważne, żeby być blisko mojego wnuczka już od samego początku. Czy jest jakiś powód, dla którego nie chcecie, żebym była waszym planem B? Nie wiedziałam za bardzo co odpisać, zachowując spokój, zwłaszcza że mój narzeczony spał. Dodam, że mieszkałam z nią i jej rodziną, ponieważ moja mama nagle zmarła w zeszłym roku. Kiedy kobieta dowiedziała się, że jestem w ciąży, dała mi dwa dni na wyprowadzenie się i powiedziała, że zapłaci za aborcję. Nie jestem przeciwniczką, ale od początku chciałam urodzić. A ona nie potrafiła się z tym pogodzić. Za każdym razem, gdy wspominam, że zaplanowaliśmy ponownie potomstwo krótko po poronieniu, ona mówi: „O Boże, najchętniej to bym was zabiła. Wiem, że kocha swojego wnuka, nie wątpię w to.” Nigdy jednak nie była zaangażowana w bycie babcią, więc myślę, że aktualnie przesadza.